Sądzie Okręgowym w Sosnowcu zakończył się dzisiaj proces Tomasza M., który prawie 2 lata temu porwał i zamordował 11-letniego Sebastiana z Katowic. Mężczyznę uznano winnym wszystkich 7 zarzucanych mu czynów. Na mocy artykułu 85 paragraf 1 kodeksu karnego i artykułu 88 kodeksu karnego łączy orzeczone wyżej kary pozbawienia wolności, wymierza oskarżonemu Tomaszowi karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności. Oprócz głównego zarzutu, czyli zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, mężczyzna został skazany również za 3 inne przestępstwa o charakterze pedofilskim przeciwko osobom poniżej 15 roku życia oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Tomasz M. został skazany już w 2009 roku za porwanie chłopca w Siemianowicach Śląskich, jednak wówczas sąd zastosował karę w zawieszeniu. 12 lat później optyk z Sosnowca zabił. Tomasz M. będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 30 latach odbywania kary. Nawet jednak, gdyby został zwolniony, trafi bezpośrednio na leczenie orzeczonych przez biegłych zaburzeń preferencji seksualnych. Ponadto skazany ma zapłacić 600 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzicom zamordowanego dziecka. Trudno mówić, panie redaktorze, o zadowoleniu w sytuacji, w której nie żyje 11-letnie dziecko. Natomiast rzeczywiście możemy się cieszyć, że zebraliśmy materiał dowodowy, który dał podstawy sądowi do skazania oskarżonego za wszystkie 7 zarzucanych mu czynów. Przypomnijmy, że Tomasz M. prowadził 11-letniego Sebastiana 22 maja 2021 roku w Katowicach, kiedy chłopiec wracał z placu zabaw do domu. Mężczyzna zajechał mu drogę białym Fordem Mondeo i siłą wciągnął do samochodu. Potem przetrzymywał go w mieszkaniu swojej siostry, której nie było w domu. Następnie zabił chłopca, a ciało porzucił na terenie swojej nieruchomości w dzielnicy Niwka w Sosnowcu. Policja na trop mężczyzny wpadła dzień później. Niestety na uratowanie 11-latka było już za późno. Dzięki temu, że do pracy wrócą lekarze, którzy odeszli w 2019 roku, w maju w powiecie wodzisławskim zostanie ponownie uruchomiony oddział chirurgii. Pod znakiem zapytania stoi jednak ponowne otwarcie oddziału pediatrii. Jesteśmy jeszcze w trakcie rozmów z lekarzami, którzy mieliby ten oddział zasilić w postaci dyżurów, które tam trzeba zabezpieczyć. Pozyskaliśmy panią doktor pediatrę ze specjalizacją, więc możemy tutaj, spełniamy wymogi NFZ-u i jesteśmy, że tak powiem, w prawie, żeby ten oddział mógł funkcjonować. Jeśli uda się znaleźć lekarzy, to oddział może zacząć działać od kwietnia. Na razie będzie znajdował się w szpitalu powiatowym w Rydułtowach, a docelowo ma zostać przeniesiony do Wodzisławia Śląskiego, głównie ze względu na bardziej nowoczesne zaplecze w tej placówce. Na razie jednak pacjenci, w tym ci najmłodsi, by skorzystać z usług chirurga czy pediatry, muszą jechać do Rybnika, Żor, Raciborza albo Jastrzębia Zdroju. To jednak nie koniec problemów, z jakimi oba szpitale mierzą się już od jakiegoś czasu. W lipcu mają nastąpić ustawowe podwyżki dla pielęgniarek i pielęgniarzy, które mają być adekwatne do wykształcenia. Jeżeli ktoś ma już pracownik istniejący, ma wykształcenie wyższe, to zgodnie z tą ustawą powinniśmy mu płacić, a to już są różnice w granicach 2000. Powinniśmy tą wyższą stawkę płacić. No nie stać nas na to i w tej chwili pan dyrektor będzie wypowiadał mi te umowy. Ma to jednak nie oznaczać zwolnień, chociaż w przypadku zmiany warunków pracy pielęgniarki i pielęgniarze mogą sami odejść z pracy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to chirurgia w szpitalu w Wodzisławiu zostanie uruchomiona 1 maja, a pediatria w szpitalu w Rydułtowach 1 kwietnia. Po raz pierwszy w szpitalu miejskim w Zabrzu przeprowadzono operację wszczepienia endoprotezy za pomocą robota. Obydwa zabiegi przebiegły pomyślnie. Wykonując operację tym urządzeniem, nie używamy żadnych przymiarów, co skraca znacznie pracę, bo nie trzeba jej zakładać osobno na kość udową, osobno na kość piszczelową. Poszczególne segmenty operacji się opuszcza, dlatego że wszystko to oblicza komputer i nam potem daje przy ostatnim kliknięciu, nazwijmy czek, to pozwala, masz dobrze założoną protezę, sprawdzony jest odpowiedni balans więzadłowy, zgięcie i wyproście i specjalnym automatycznym borem usuwamy tą kość, która będzie zastąpiona protezą. Robot Korgi może wspierać lekarzy w usuwaniu zniszczonych chorobą zwyrodnieniową tkanek i dba o to, by nie wykraczali poza planowany zakres zabiegu. Może być używany do operacji umieszczania endoprotez kolana, ale też stawu biodrowego. Przygotowaliśmy się na ich 10 miesięcy od czasu, kiedy pierwszy raz dotknęliśmy tego sprzętu, kiedy pierwszy raz mogliśmy ćwiczyć na sztucznych kościach. Dzisiaj pod przewodnictwem pana doktora Berkowicza przeprowadziliśmy je pierwszy raz tu w szpitalu. Cieszę się, bo tak naprawdę nie wydłużył się ten czas operacji znacząco dłużej, bo 10-15 minut. Czas operacji, ilość krwawiącej krwi, ilość utraty krwi też była
istotnie mniejsza. Lekarzy z Zabrza wspierał wspomniany dr Jaron Berkowicz z Tel Awiwu, który przeprowadza z użyciem tego urządzenia ponad 200 operacji rocznie. Zaczęliśmy prawie 3,5 roku temu. Za pierwszym razem to była tylko jedna operacja. Teraz prawie 30% operacji wymiany endoprotezy w Izraelu jest robione przez robota. Jest ich coraz więcej i więcej. Musimy pamiętać, że przez 2 pierwsze lata mieliśmy COVID, więc to nie poszło po naszej myśli, ale teraz widzimy, że coraz więcej robotów wchodzi na rynek chirurgiczny. Robot Korgi nie jest własnością szpitala w Zabrzu, jednak jego władze starają się o pieniądze na jego zakup. Koszt urządzenia to około 2 milionów złotych. Od 15 lutego można już rozliczyć podatek dochodowy za rok 2022. Podobnie jak w latach ubiegłych, można to zrobić osobiście w Urzędzie Skarbowym albo przez internet. Ta druga forma jest znacznie wygodniejsza, zwłaszcza że już po raz piąty to Urząd Skarbowy przygotowuje rozliczenie, które trzeba tylko zaakceptować. Bo wygodnie jest elektronicznie, także, że wygodnie jest i bez kolejek, bez czekania. Najwygodniejsze. W kolejkach tu się gdzieś czekać, stracić czas. Wszystko jest w sumie gotowe, ja tu zawsze tylko tam przyklikuję i właściwie się wysyła i tyle. Ubiegły rok był dla podatników trudny. Tak zwany Polski Ład wprowadził ogromny chaos w wyliczaniu należnych składek i zaliczek. Dlatego wiele osób może być zaskoczonych kwotą zwrotu, ale i dopłaty. Podatnicy będą też musieli wybrać tę opcję rozliczenia, która będzie dla nich korzystniejsza. Podatnik ma koniecznie możliwość sprawdzenia, czy zasady, które obowiązywały w pierwszej połowie roku, nie byłyby dla niego korzystniejsze. Do tego służy ten kalkulator. To jest taka pierwsza nowość, czyli kalkulator, dzięki któremu możemy sprawdzić, czy zasady, według których się rozliczamy, czyli te zasady obecne, czy one są rzeczywiście korzystniejsze, czy czasem nie byłyby korzystniejsze zasady, które obowiązywały w pierwszej połowie zeszłego roku. Według Ministerstwa Finansów rozliczenie PIT-a za 2022 rok nie powinno być trudniejsze niż w poprzednich latach. Innego zdania są jednak osoby zajmujące się rachunkowością zawodowo. Dla niektórych może być oczywiście korzystne, tylko że niektóre biura, znaczy niektóre, no wszystkie biura rachunkowe czy księgowi, którzy będą mieli takich klientów, którzy będą wstecznie zmieniać formę opodatkowania, będą musieli zrobić chociażby korekty wszystkich deklaracji, ewidencji, ksiąg i tak dalej, plus deklaracji ZUS. Mhm. Czyli oznacza to dla nas naprawdę dużo pracy i tłumaczenia też klientom. Na rozliczenie się z podatku za rok 2022 Polacy mają czas do 2 maja. W zeznaniu można przekazać 1,5% naliczonego podatku na organizację pożytku publicznego. Niewypłacanie lub nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń, nielegalne zatrudnienie czy łamanie zakazu handlu w niedzielę. Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach podsumowała swoje kontrole w 2022 roku. Tych było ponad 8 tysięcy, a po ich przeprowadzeniu wydano ponad 35 tysięcy decyzji. Łączna suma kar dla pracodawców wyniosła 9,5 miliona złotych. Państwowa Inspekcja Pracy chce jednak nie tylko karać, ale też edukować. Kładziemy bardzo duży nacisk na działania prewencyjno-promocyjne z tego względu, że te działania przynoszą wymierne efekty, ponieważ jeżeli przeszkolimy w odpowiedni sposób pracowników i pracodawców, te kontrole dla nas są łatwiejsze, bo są przestrzegane przepisy prawa, to dla nas też jest pewien sukces. Sukcesem będzie też ograniczenie liczby ofiar wypadków w pracy. Miniony rok był pod tym względem tragiczny. Wpływ na to miały przede wszystkim wybuch w zakładzie Nitroerg w Krupskim Młynie oraz wybuchy metanu w kopalniach Pniówek i Zofiówka, w których łącznie zginęło 28 osób.